Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Jak wiecie, ja nie nagrywam holi ani filmów stricte zakupowych, natomiast ostatnio, kiedy byłam w Warszawie, trafiłam trochę przypadkiem na targi Wzory w elektrowni po Wiśle. To były takie targi z polskiego handmade'u, biżuterii, akcesoriów itd. I kupiłam tam parę naprawdę pięknych, unikatowych przedmiotów, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. A za przedmioty te odpowiedzialne są nasze polskie twórczynie. Ja jestem z tych rzeczy, które kupiłam, tak niesamowicie zadowolona. Jestem po prostu tak nimi oczarowana, tak miło mi się je nosi i używa na co dzień, że stwierdziłam, że marki tych kobiet powinny być naprawdę o wiele bardziej znane, zasługują na większą uwagę i wpadłam na pomysł, że nagram po prostu tutaj też taki filmik, w którym Wam te przedmioty jakoś zaprezentuję i wręcz te dziewczyny zareklamuję, ponieważ naprawdę zależy mi na tym, żeby ich biznesy się rozwijały, ponieważ są to cudowne, utalentowane kobiety. Ja jestem pod wrażeniem tego, jeśli ktoś jest w stanie stworzyć własnoręcznie tak piękne rzeczy. Ja nigdy nie miałam cierpliwości do tego. Wydaje mi się, że sama nie byłam, nie wiem, na tyle precyzyjna. Moja mama zawsze śmiała się z jakichś moich prób szycia, które były naprawdę zabawne i bardzo nieudolne. Ja jako dziewczynka próbowałam na przykład, nie wiem, zrobić buty, zszywając je agrafkami. W ogóle to była komedia. Natomiast głównie też względu na to, że moja mama jest bardzo utalentowaną pod tym względem kobietą i ona potrafi stworzyć piękne rzeczy. Zawsze mam ogromny szacunek do osób, które mają jakieś zdolności w tym kierunku i naprawdę uwielbiam właśnie tego typu rzeczy tworzone z sercem, takie naprawdę oryginalne, handmade'owe akcesoria, których mam sporo. Te są najnowsze i pomyślałam sobie, że po prostu nagram filmik, który wiem, że pewnie nie będzie jednym z popularniejszych filmików na tym kanale, więc pewnie nie będzie tutaj zbierał jakoś szczególnie dużo zasięgów. Natomiast wydaje mi się, że Wy też możecie w tym pomóc, jeśli chcecie wesprzeć te polskie twórczynie, które dzisiaj będę Wam reklamować. To będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie jakiś komentarz, łapkę dacie w górę, w dół, interakcje generalnie są tutaj ważne. Linki do tych wszystkich rzeczy będziecie miały na dole w opisie. Będą też kosmetyki, będą też inne rzeczy. Trochę zrobimy z tego takie haulowe hity. No ale te akcesoria myślę, że tutaj jakoś głównie Was zainteresują. Jestem ciekawa, co najbardziej wpadnie Wam w oko. Będąc na targach, ja nie miałam jakichś szczególnie dużych założeń i tak naprawdę nie wiedziałam, czy cokolwiek spodoba mi się na tyle, żebym coś kupowała, ale pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, był ten naszyjnik, jaki mam teraz na sobie. I to jest po prostu takie srebrne serduszko zaczepione w sposób, który ja bardzo lubię, ponieważ to jest nie wiem, taki uchwyt wchodzący w kółeczko. Nie wiem, jak to opisać, ale widzicie teraz na filmie. I za to piękne serduszko odpowiada marka Malea, która miała naprawdę mnóstwo pięknej biżuterii na swoim stoisku i ja nadal nie skupiałam, nie wiedziałam, co wybrać. Natomiast to serduszko było taką prostą rzeczą, której już jakiś czas szukałam i też jakby od pierwszego wejrzenia mnie trochę oczarowało, więc kupiłam sobie akurat tylko to. Teraz żałuję, że nie wzięłam jeszcze bransoletki do kompletu, ale myślę, że niedługo na tyle naprawię ten błąd. I Malea miała naprawdę bardzo dużo ciekawych, takich dość oryginalnych i unikatowych wzorów, więc jeśli lubicie biżuterię srebrną, ale nie tylko, bo tam przeważało chyba tak naprawdę złoto, no to bardzo Wam polecam, będziecie miały link do ich Instagrama na dole. To serduszko jest urocze, jest niesamowicie fajnie wykonane, jest takie przyjemne w dotyku i to była też jedna z tych rzeczy, które mnie urzekły, bo po prostu jakoś tak lubię nosić przyjemną w dotyku biżuterię. Często nie tylko te względy wizualne, ale też struktura biżuterii ma dla mnie bardzo duże znaczenie i ten naszyjnik jest naprawdę niesamowicie mniej w dotyku, więc cały czas troszkę łapię się na tym, że gdzieś tam do niego sięgam i to jest akurat bardzo, bardzo fajne. Przywiozłam też bransoletkę, kolejną bransoletkę do mojej kolekcji i to jest moja kolekcja bransoletek z Moon Jewelry. Za Moon odpowiada Monika, którą znam, która jest naprawdę niesamowicie cudowną, ciepłą dziewczyną, więc tym bardziej jest mi miło, że mogę Wam tutaj pokazać jej rzeczy. Ja generalnie, jeśli chodzi o biżuterię, to mam trochę takie dwie strony. Jedna to jest ta taka bardziej czarno-srebrno-metalowa strona, a druga strona to jest ta taka strona, która kocha róże, jakieś takie zgaszone pastele, perły i tak dalej. I
próbując nakarmić tą drugą stronę, zawsze sięgam po rzeczy od Moniki, które są takie bardzo dziewczęce, wyjątkowo urokliwe, bardzo subtelne, ale też naprawdę wyróżniają się na tle innych tego typu naszyjników, bransoletek. Teraz na rynku takiej dziewczęcej, kobiecej biżuterii z małych koralików, pereł, wiecie, tego typu rzeczy, jest całkiem sporo, natomiast moim zdaniem Monika ma naprawdę szczególny dar do dobierania kolorystyki w taki urzekający sposób i te połączenia, które tworzy, są naprawdę niesamowicie ładne i takie udane. Ja cenię biżuterię Moniki właśnie za te kolorystyczne zestawienia. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę się wyróżnia i do tego też trzeba mieć ogromny dar. Ja te bransoletki od niej uwielbiam, bardzo lubię je nosić, pasują mi do właściwie wszystkich rzeczy. Więc Moon Jewelry naprawdę Wam polecam. Tutaj widzicie na filmie tą jedną nową bransoletkę, którą przywiozłam. Miałam dzisiaj trochę inne, ale pod spodem też mam właśnie te od Moniki, więc to jest naprawdę jedna też z takich przewiezionych przeze mnie rzeczy, które tam mieli. I dalej mamy portfele, dziewczyny. Ja wyszłam z tych targów z 4 portfelami. Myślę, że to po prostu mówi samo za siebie. Na stoisku Alicji Getki, bo to ona odpowiada za te piękne rzeczy, stałam chyba pół godziny. Nie mogłam się zdecydować, które rzeczy wybrać. Pierwszego dnia kupiłam te dwa ciemne, natomiast następnego jeszcze wróciłam po jasne, bo wiedziałam, że są naprawdę tak piękne, są tak wyjątkowe, że chciałam mieć je po prostu w dwóch wersjach kolorystycznych i faktycznie ich używam. Te jaśniejsze teraz chyba nawet troszkę bardziej mi się podobają, więc cieszę się bardzo, że po nie wróciłam. I ogólnie to był jeden... To, jeśli chodzi o akcesoria, wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z lepszych zakupów mojego życia, ponieważ oprócz tego, że te portfele są naprawdę piękne, to jeszcze są bardzo przemyślane pod kątem użytkowym. Mają mnóstwo przegródek, bardzo podoba mi się ta obecna praktycznie w każdym modelu, jaki mam. Kieszonka z tutaj tą transparentną stroną, przez którą widzimy, co tam sobie akurat nawkładałyśmy. Oprócz tego, że faktycznie fajnie to wygląda, no to ma duży sens. Ja akurat noszę tutaj często pierścionki, głównie dlatego, że to po prostu wygląda ślicznie, ale też kiedy zdejmuję pierścionki na przykład przed treningiem, to też mam takie miejsce, do którego mogę je sobie schować. I na przykład tutaj w tym większym ciemnym, oprócz tego, że mamy, jak wiecie, tutaj taki rozkładany środek, to mamy jeszcze jeden element, który możemy sobie całkiem wypiąć. I to też jest naprawdę świetne, więc widać, że Alicja nad tym dobrze pomyślała i portfele są przepięknie wykonane. Moim faworytem jest chyba ten w odcieniu takiego skaszonego różu i mały. Z tego co wiem, to chyba syrenka, bo nawet wczoraj na Instagramie mignęła mi u Alicji gdzieś relacja z informacją o tym, że te syrenki jakoś chyba tam właśnie wróciły gdzieś do sprzedaży i ten materiał, z którego portfel jest wykonany, naprawdę urzeka i mieni się troszeczkę jak łuska, jest po prostu przepiękny. Ja bardzo lubię tutaj w te przeźroczyste tutaj w tą przeźroczystą przegródkę wkładać pierścionki, ponieważ kiedy zdejmuję je na przykład do treningu, to wreszcie mam takie miejsce, do którego mogę je schować. Wreszcie zawsze gdzieś rzucałam je jakoś, nie wiem, do torby treningowej, czy też gdzieś do portfela. Teraz one tutaj wyglądają naprawdę pięknie i lubię je tu nosić, no nie wiem, głównie też dlatego, że to wszystko razem wygląda tak ładnie. Jakość wykonania, tak jak mówiłam, jest naprawdę polewająca, więc te rzeczy są cudowne i bardzo, bardzo Wam je polecam. Ja żałowałam, że Alicji nie było na stoisku, bo z tego co wiem, ma małe dziecko i nie mogła się wyrwać, ale mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze będę miała okazję ją poznać i jeśli szukacie portfeli albo toredo, to naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam Wam te. Są świetne. Myślę, że ta marka powinna być też o wiele, wiele bardziej popularna, więc koniecznie poobserwujcie Alicję też na Instagramie. I tyle jeśli chodzi o targi. Natomiast taką rzeczą,
o którą bardzo często mnie pytacie, która też jest stosunkowo nowa, jeśli chodzi o moje zbiory polskiego handmade'u, są pierścionki. Ja tak naprawdę zachorowałam już jakiś czas temu na pierścionki elastyczne i pokazywałam Wam chyba w któryś hitach pierścionki marki Selfie Jewelry. To był taki pierścionek z gwiazdką, który dalej często mnie pytacie. Ale odkryłam też nową markę Mini Stones, za którą odpowiedzialna jest Kasia. I Kasia tworzy właśnie głównie piękne pierścionki elastyczne i bransoletki, i od Kasi też takich rzeczy mam już parę. Są naprawdę śliczne. Jeśli lubicie właśnie takie bardzo delikatne, kobiece pierścionki elastyczne, to myślę, że tymi rzeczami od Kasi będziecie naprawdę oczarowane. To są takie rzeczy głównie utrzymane w tonacji nude, takiej zgaszonej. Jest tam dużo pereł, dużo bardzo ładnych kamieni szlachetnych i Kasia też, tak jak mówiłam wcześniej o Monice, ma duży dar i duże wyczucie do łączenia fajnych struktur, fajnych odcieni. Wszystko to jest takie bardzo, bardzo urzekające, drobne, takie subtelne, ale no naprawdę, ja też jestem rzeczami Kasi oczarowana, więc też zerknijcie sobie na Instagram. Ma bardzo, bardzo ładne rzeczy i też często trafiają się bardzo fajne zestawy na Dzień Kobiet, były bardzo ładne zestawy na święta i tak dalej, więc tam warto sobie do Kasi zerkać, jeśli lubicie pierścionki tego typu. Tutaj wszystko możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No to są takie bardzo, bardzo subtelne rzeczy. Ja też przez to trochę zaczęłam się sama z tym bawić, chociaż nie mam cierpliwości do tego, ale no jakoś tam zbudowałam sobie swój mały zbiór kamieni i pierścionków tam trochę do przyjaciółek porobiłam, więc okazało się, że jest to całkiem fajna zabawa i fajne zwinięcie, ale jeśli chcecie coś mieć gotowego i naprawdę ładnego, to Kasię tutaj bardzo Wam rekomenduję. Dalej, dziewczyny, nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię takie naturalne zapachy w domu. Lubię, kiedy coś w domu się pali, uwielbiam świeczki, uwielbiam Palo Santo i kiedyś będąc w kwiaciarni w Krakowie, chyba na placu Wolnica, trafiłam na Palo Santo z Purnamy, ale wzięłam sobie też wtedy Yerba Santa, które pachnie dla mnie osobiście o wiele ładniej niż szałwia, bo ja tak zapachu szałwii nie tyle nie lubię, co nie należy może do takich moich faworytów, ale Palo Santo to jest mój prawdziwy hit. Purnama była mi wcześniej nieznana, ale też popatrzyłam sobie troszkę na ich Instagram i zobaczyłam, że mają naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych, fajnych rzeczy i ogromny wybór, więc jeśli szukacie czegoś takiego, no to ich tutaj zdecydowanie Wam polecam. I ja myślę, że też coś jeszcze tam będę od nich kupować. Na razie tutaj to spalanie tego idzie mi wolniutko, no bo to też jest taka rzecz, na którą trzeba poświęcić troszkę czasu, ale byłam oczarowana też tym, jak dużo rzeczy mają tam w ofercie. Kosmetyki. A może najpierw rzecz do przechowywania kosmetyków. Już tak troszeczkę zobaczając z tego głównego tematu tych akcesoriów i polskiego handmade'u. Rzecz, którą dorowałam w TK Maxie, kiedy jeszcze był otwarty i u nas jeszcze w Krakowie w tym momencie, kiedy nagrywam, sklepy są otwarte, ale już chyba niedługo. Na pewno za jakiś czas znowu to się zmieni. Natomiast udało mi się w TK Maxie upolować taką piękną skrzyneczkę odlaną z takiego plastiku półtransparentnego, pomieszanego z brokatem, więc nie mogłam się oprzeć. Nie planowałam trzymać w niej kosmetyków, natomiast okazało się, że to jest całkiem spoko rozwiązanie, które teraz sprawdzam. Nie zostawię tego chyba w takiej konfiguracji. Bardziej urzekła mnie sama ta skrzyneczka i jej wygląd. Były też takie piękne morelowe odcienie. Nie miałam szczególnego planu na temat tego, co będę do niej wkładać, ale na pewno nie są wykupione przez to, że TK Maxx są zamknięte, więc kiedy ponownie się otworzą, myślę, że będziecie mogły jeszcze je bez problemu dostać. Jednym z takich hitów, który też Wam pokazywałam już w filmie z makijażem mineralnym, jest rozświetlacz Fridge i tutaj chciałam go pokazać, ponieważ jest naprawdę kosmetykiem wyróżniającym się na tle tych takich naturalnych kosmetyków naszych polskich, jeśli chodzi o kosmetyki z dobrym składem, ponieważ w wypadku rozświetlacze to są zwykle produkty sypkie, natomiast ten rozświetlacz jest rozświetlaczem w kremie i tak jak widzicie, wygląda naprawdę cudownie. Opakowanie jest
jest urocze. Ja zawsze mówię, że to jest idealny kosmetyk na prezent dla fanki takiego organicznego, mineralnego makijażu z dobrym składem. Fridge generalnie ma świetne składy, ale ten rozświetlacz moim zdaniem to jest ich perełka. No nie tylko ze względu na wygląd, nie tylko ze względu na design opakowania, ale też ze względu na działanie, ponieważ wygląda na skórze bardzo, bardzo ładnie. Ma przepiękny, czyściutki skład i ja bardzo go lubię. I ostatnio, kiedy odwiedziłam drogerię, parę rzeczy mi w łapki wpadło i pomyślałam sobie, że Wam mi pokażę, ponieważ z niektórych jestem bardzo zadowolona. Ja generalnie uwielbiam kupować tanie kosmetyki do makijażu. To jest taka moja słabość. Naprawdę uwielbiam odkrywać coś, co jest dobre i kosztuje niewiele, więc jeśli wchodzę do drogerii, to troszeczkę zawsze się od razu kieruję w stronę szafy Catrice, bo oni mają często fajne, ciekawe nowości. Ale ostatnio odwiedziłam też szafę Essence, bo stwierdziłam, że oni mają wiele dobrych kosmetyków. Moja przygoda z nimi, taka odświeżona ostatnio, zaczęła się od tego, że kupiłam ten ich czarno-fioletowy tusz, którym jestem zachwycona i to jest jeden z moich ulubionych tuszy obecnie. Więc pomyślałam sobie, dobra, że może zerknę sobie, co tam jeszcze mają. I mieli trochę rzeczy, których nie znałam siłą rzeczy. Stwierdziłam, że dam szansę innemu tuszowi z tej serii. To był ten taki bardziej, nie wiem, pomarańczowy może. Ale on mi się nie podoba i on się u mnie nie sprawdza. Ten fioletowy jest o wiele lepszy. Ten jest, no może nie jest beznadziejny, ale do fioletu mu daleko. Wzięłam też ten krem BB z takiej bardziej naturalnej serii Hello Good Stuff i jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. On wygląda u mnie na skórze przez parę godzin bardzo, bardzo ładnie. Po treningu już wiadomo, że trochę tam troszeczkę popodkreślał jakieś rzeczy, ale generalnie lubię stosować go jako mój krem BB i ma bardzo przyjemny, taki dość naturalny, fajny, lekki zapach, który bardzo mi się spodobał, a to było dla mnie zaskakujące, bo ja zwykle średnio znoszę zapachy kosmetyków do makijażu, natomiast tutaj było dobrze. I ta jedyneczka też pasuje mi kolorystycznie, teraz kiedy znowu jestem jaśniejsza. Dobrałam sobie do tego korektor Stay All Day 16H, całkiem fajny. No, natomiast chyba takim najfajniejszą rzeczą, którą wtedy kupiłam, jeśli chodzi o Essence właśnie, to jest Volume Booster Lash Primer i obecnie troszeczkę zdetronizował tą bazę pod rzęsy z Eveline, którą Wam pokazywałam w filmie o długich rzęsach. A z Catrice już jakiś czas temu sprawiłam sobie rzecz, którą bardzo lubię i to jest Aqua Ink Lip Liner, czyli konturówka w pisaku. Ja używam jej w ten sposób, że po prostu robię ponad moją naturalną linią ust delikatne kropeczki. Ponieważ jeśli obrysujemy to wszystko tak klasycznie, to efekt będzie koszmarny. Natomiast ja robię to bardzo delikatnie, tak stemplując i tylko w tych miejscach, które chcę delikatnie podkreślić, delikatnie jeszcze wszystko rozmazuję palcem, żeby ten efekt był subtelny i wychodzi to naprawdę świetnie, trzyma się pięknie cały dzień i jeśli chodzi o taką trwałość, to rozwiązanie jest naprawdę świetne. Mój kolor to 10, czyli Attitude is Everything. Chyba taki najjaśniejszy kolor, bo ja się strasznie boję tych ciemnych. Ja w ogóle u siebie nie lubię ciemnych ust. Dziewczyny, piszcie mi, co najbardziej wpadło Wam w oko, tak jak mówiłam, jeśli będzie mi ogólnie bardzo miło, myślę, że nie tylko mi, jeśli poobserwujecie dziewczyny, które Wam na początku polecałam, jeśli macie jakieś przyjaciółki, które też kochają tego typu akcesoria, biżuterię i tak dalej, to podeślijcie im filmik. Fajnie by było, żeby po prostu biznesy tych dziewczyn mogły się jakoś jak najbardziej rozwijać i myślę, że naprawdę na to zasługują. Jeśli możecie polecić jakieś fajne polskie akcesoria, biżuterię, odzież, cokolwiek, albo może same takie rzeczy tworzycie, to śmiało się reklamujcie w komentarzach, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja też sobie popatrzę, co robicie, Was poobserwuję i trzymam kciuki za Wasze biznesy również. Czekam na Wasze komentarze, dziękuję Wam pięknie za ten spędzony razem czas i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki!